po południu oddany został do użytku kolejny mazurski odcinek Via Baltic S61. To 23 km nowej trasy szybkiego ruchu od Szczuczyna do Ełku w stronę Warszawy. Niezwykle istotny, bo połączy Mazury z centralną Polską. To już drugi odcinek Via Baltiki, który w ostatnim czasie został oddany do użytku. Od końcówki ubiegłego roku kierowcy już użytkują odcinek Wysokie Raczki w stronę Suwałk. O znaczeniu tej drogi mówił dzisiaj w Nowej Wsi Ełckiej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Oddajemy jeden z ostatnich jej fragmentów budowanych na przełomie października, listopada. Będziemy oddawali kolejne ponad 22 km drogi ekspresowej w kierunku granicy państwa z Litwą. To dzięki tej inwestycji cały region będzie mógł skorzystać ze swojego potencjału gospodarczego, a jest on tutaj olbrzymi. Aby wykorzystać potencjał gospodarczy, potrzebna jest dobra komunikacja, potrzebna jest dobra dostępność komunikacyjna. Ciągle w budowie jest środkowy odcinek w okolicach Ełku. Tamta trasa łączy się z inną ważną, Rail Baltica. Powstaje dwutorowa linia kolejowa. Te dwie inwestycje, kolejowa i drogowa, to nowe rozdanie dla Mazur. Droga Via Baltica w okolicach Ełku w całości zostanie oddana do użytku w drugim kwartale przyszłego roku, a na razie ten ruch, który tutaj będzie się odbywał od strony Warszawy do Ełku, będzie kierowany obwodnicą Ełku.